Dzień dobry, witamy w The Geek Show, odcinek numer 3, gadżety, internet, nowe technologie. Ja się nazywam Paweł Nowak. Ja Wojtek Markowicz i Paweł powinien powiedzieć, że wszystko, co zwróciło naszą uwagę w ciągu ostatniego tygodnia. Ale tak, wszystko to zwróciło, więc... I dzisiaj zajmiemy się tematem, odwiecznym problemem ludzkości, czyli kablami. Dzięki, że mi dałeś trochę kabli. Kable. Tak, dzisiejszym tematem będą kable i to, w jaki sposób je zastąpić, uporządkować, pozbyć się ich, usunąć, albo jeśli już nie możemy tego zrobić, to jakoś je uporządkować. Na przykład, myślę, że my jesteśmy dobrym przykładem, proszę bardzo, kabel. Kabel tutaj wisi i nie chce zniknąć. Co byśmy nie zrobili, to nie chce zniknąć, ponieważ nie jesteśmy w stanie jeszcze wywiercić dziury w ścianie. Ale jeżeli wy macie ten problem, to myślę, że Wojtku, jakie mam rozwiązania? Mamy kilka rozwiązań na temat porządkowania kabli. Pierwsze z nich będą to klipsy. Rozwiązanie, które, nie wiem, wzburzyło wielkie zainteresowanie w świecie internetowym. Tak. Ludzie to kochają. To jest po prostu idealne rozwiązanie, jeśli macie kilka kabli wystających, na przykład USB, ładowarka, jasne. Co tam jeszcze jack macie? Jack do słuchawek, jeśli macie podłączenie do wieży, do komputera. To wszystko wisi na biurku albo gdzieś obok biurka. I to jest jeden z tych tematów, które są, nawiązuje do drugiego odcinka Geek Show. To jest jedna tak prosta rzecz, czemu nikt na to wcześniej nie patrzył, żeby wykorzystać klipsik do zaczepienia kabli. Więc działa to tak, wpinamy klips na stół, na krawędź stołu, przez to przeprowadzamy kabel przez tą metalową oprawkę. Jasne. I zostawiamy ten kabel, żeby wisiał sobie, on nie spadnie, bo on zahacza na przykład o USB. Jednorazowe opaski uciskowe, bardzo tanie, tak. No ale zawsze coś. Czyli łączymy kilka kabli w jeden duży kabel, czyli mamy 5 kabli w jednym takim jakby zwoju. I na pewno to nie robi takiego dużego rozmachu z kablami. A więc... dodatkowo należy pamiętać o tym, że te opaski występują w różnych długościach i kosztują naprawdę grosze. Pudełko takich opasek kosztuje na przykład 10 zł i jest tam 300 sztuk. To jest na zasadzie, potem nie ma co, o Jezu, nie, bo wykorzystam moją paskę. One kosztują grosze, one kosztują czyli 3 grosze za sztukę. Po prostu zaciskasz i jeśli ci się nie udało, to ucinasz i wyrzucasz. No tak to działa, ale tak czy... Pod stołem warto zamontować koszyczek na siatki z IKEA. Yes. To jest bardzo fajne i bardzo proste rozwiązanie. Ja go stosuję sam od wielu lat. To jest koszyk, który montuje się na drzwiach szafki gdzieś w kuchni, gdzie się siatki potem wyciąga przez te dziury, które widzicie. Mm-hmm. A zamontowany ten sam koszyk pod biurkiem, przy tam dalszej krawędzi oczywiście od Was, pozwala na włożenie tam listwy, wszystkich zasilaczy. Ja tam nawet dyski twarde trzymam niektóre, bo to przecież jest przewiewne i tam mam wszystkie kable. Czyli wszystko, co masz, tak na dobrą sprawę, ładujesz w to, to przykręcasz do biurka, tam już wszystko jest, a wyprowadzasz sobie tymi dziurami kable. Ponieważ dziury sama są dokładnie. Kable możemy prowadzić we wszystkich możliwych stronach. Dodatkowo, jeżeli macie już przyczepiony ten koszyk pod biurkiem i chcecie tam schować listwę, pomyślcie nad kupieniem dużej, przemysłowej listwy, która ma paręnaście gniazdek. Tego nie do końca rozumiem, bo zawsze sprzedają listwy na 3-5 gniazdek, zamiast sprzedać od razu na 10-20, albo chociaż dać wybór, bo ja takiej listwy nie widziałem nigdzie. Tak, to co widzicie na zdjęciu, to jest przemysłowa listwa. Właśnie, gdzie to się kupuje? W Castoramie. W Castoramie? Tak. Więc w Castoramie, Obi... Ja, w takich sklepach bardziej... Z... Leroy Manson. Leroy Merlin. Leroy Manson, tak. Biurko jest jednocześnie i biurkiem, i rozkładanym biurem przenośnym. Tak, to jest, można używać jako stół w kuchni, jeżeli tak, macie mały dom, i biurko. Tak, więc jeśli macie coś do zjedzenia, pach, zamykacie. Jeśli macie do roboty, nie wiem, zrobić projekt w Final Cutie, otwieracie i macie wszystko już ułożone, tutaj kable, jakieś mikrofony, do prowadzenia do komputera, świetne to jest. Oczywiście wymagany jest laptop, bo już PC się tam nie zmieści, nie ma absolutnie żadnej szansy. Nie do końca, ewentualnie Commodore, były takie stare komputery jak walizki. Tak, ja myślę, że jeżeli masz Commodore, to nawet takie biurko ci nie pomoże. Ostatnia rzecz w sumie przed przerwą, zaraz zobaczymy co Ewelina ma do powiedzenia dzisiaj w sekcji software i ciekawe programy, to krótkie kable. Jak genialne jest to rozwiązanie, widoczne na ekranie, 8 i 21 cm kabelki, którymi można podpiąć coś, co leży na biurku. Po co stosować kabel 1,80 m, skoro możecie stosować 8 cm króciutki kabelek? Po pierwsze, bo nie każdy ma laptopa i jeśli masz PC, to musisz podpinać z tyłu. Okay. Po drugie, ludzie jak kupują, to chcą mieć pokazane prosto w oczach, za co zapłacili, a nie, wiesz, coś jak kupowanie pizzy na cienkim cieście. Zauważyłem, że my jako naród Polacy nie kupujemy na cienkim, tylko albo na tradycyjnym, albo na grubym. Bo, extra cheese. Bo wiesz, bo za tą samą cenę masz więcej ciasta. Zdecydowanie. Wszyscy znamy wyszukiwarkę Google. Oprócz typowych stron internetowych potrafi ona także znaleźć w sieci zdjęcia i obrazy. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, czy da się odwrócić ten proces? Czy można znaleźć miejsce, skąd pochodzi dane zdjęcie? Wyobraźcie sobie, że na waszym twardym dysku znajduje się obraz, którego nie znacie i nie wiecie, co przedstawia.
Możecie oczywiście zapytać znajomych albo zadzwonić do przyjaciela, ale nie jest to zbyt wygodne. Jest jednak łatwiejszy sposób – tinai.com. Wystarczy wrzucić zdjęcie na ich stronę, a Tinai już sam zajmie się wyszukiwaniem odnośników w sieci. Dowiecie się, co wrzuciliście i na jakich stronach znajduje się dany obraz w internecie. Hate comment tygodnia! W tym tygodniu statuetkę hate commentera dostaje Adrian Pastuszek, komentując na Facebooku mój jakże doskonały wpis. Czy nie lepiej by było, jakby wszystkie auta jeździły z klimą na maksa i otwartymi szybami? Adrian komentuje. Czyżbyś nie miał klimy i było ci żal, że jeździ z otwartymi szybami? Adrianie, trafiłeś samo sedno. Witamy po przerwie. Teraz zajmiemy się eliminacją kabli w ogóle, tak jak obiecaliśmy. I pierwszy temat mam ja, to jest jeżeli remontujecie swoje mieszkanie w tym momencie i na przykład wiecie, gdzie będzie stał telewizor albo gdzie będą stały wasze głośniki, może warto po prostu kable od razu do ściany wmontować, na przykład w peszlach, bo dokładnie po to są peszle. Tak. I nie, żeby tak wisiał chamsko, jak tutaj w takim programie Geek Show, tylko do ściany i bez tych nążek. Tak, bez nóżek jest zdecydowanie. Tak. Nawet można głośniki powiesić na ścianie i wtedy wygląda naprawdę fajnie. Więc jak najmniej kabli. Oprócz tego, Paweł, jeszcze można zainwestować na przykład w bezprzewodowe urządzenia. Tak. Na przykład jak drukarka, jak faks. Kto używa faksu? Skaner, bardziej bym powiedział. Skaner, faks. Okay. Ogólnie urządzenia wielofunkcyjne. One teraz mają Wi-Fi, niektóre z nich, te bardziej topowe modele mają Wi-Fi, więc możemy bezprzewodowo wszystko wysyłać, bez kabli. Tak. Oprócz tego, jeśli nie mamy takiej drukarki albo urządzenia wielofunkcyjnego, możemy zainwestować w fajny, fajny sprzęt od Apple. Nazywa się AirPort Express, ale działa też na Windowsie. Tak. Tylko musimy mieć iTunes do tego, żeby przesyłać muzykę bezprzewodowo. Muzyka, dokładnie, a dodatkowo można podpiąć drukarkę, tak, drukarkę i drukować. Jasne. I drukujemy bezprzewodowo, ale to jest bardzo fajne, bo siedzimy na komputerze, nie mamy żadnego kabla do komputera podłączonego i muzyka przesyła się przez Wi-Fi do wieży. Bardzo fajne. Oczywiście, jeżeli nie jesteście wielkimi fanami Apple, co jest możliwe, to od innych firm również Linksys produkuje, zdaje się, bardzo podobne urządzenie. Nawet słyszałem. Są routery z wbudowanym wyjściem na audio, więc można podpiąć sobie swoje stereo również do routera. Jeżeli chcecie się pozbyć kabli z biurka, można kupić mysz i klawiaturę na Bluetooth. Standardowe rozwiązanie, tak. Bluetooth. Tak. Logitech chyba sprzedaje na swój własny, czy jakiś tam odbiornik. Tak, mają taki odbiorniczek. Więc nie jest to na Bluetooth, ale też nie ma kabli. Ale masz zajęte na USB, więc może powiedzmy Bluetooth jest troszkę przyjemniejszym rozwiązaniem. Temat, który mógłby być tematem na cały odcinek, jest bardzo fajny, bo możemy nasze telefony komórkowe synchronizować bezprzewodowo, czyli kontakty, kalendarz, maile, bezprzewodowo, bez podłączania do komputera. Czyli wtedy kabelek USB leżeć kolejny. Dokładnie, a to wszystko za pomocą Google i aplikacji Google Sync, które jest na wszystkie praktycznie możliwe platformy. Windows Mobile, BlackBerry, iPhone, Android, możliwe Nokia, Phone 7, Windows Phone 7 prawdopodobnie. Więc wszystkie możliwe platformy są wspierane i działa to tak, że po prostu nie musimy nic podłączać. Wszystkie kontakty, kalendarze i tak jak mówiłem, maile są synchronizowane bezpośrednio przez sieć komórkową lub też przez Wi-Fi, jeśli nie macie pakietu danych, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć dzisiaj pakiet. Jedyne, no to jest bardzo ważne faktycznie, jedyne co w tym momencie trzeba zrobić, to po prostu mieć gdzieś ładowarkę w miejscu, gdzie się będzie odstawiać telefon. Tak. To może być sama ładowarka już do gniazdka wpinana bez USB, do bezpośrednio. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, wejdź na m.google.com/sync, tam są wszystkie dane i wszystkie filmiki instruktażowe. Super, super. I w sumie ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy, żebyście wy mieli jakiś wkład w ten program, bardziej kreatywny niż Włodek, to zajrzyjcie naszego Facebooka, to jest facebook.com/tgshow i dajcie nam znać, w jaki sposób wy przechowujecie kable, których nie używa się na co dzień, a które muszą być. Tak. Zasilacze, kable USB do kamer, FireWire, jakieś inne rzeczy, do które po prostu są niezbędne, a nie chcecie ich przechowywać wszystkie w jednym pudle, żeby wyjmować potem taki wielki makaron. Wrzucajcie zdjęcia albo dawajcie linki na naszym Facebooku, będziemy starać się to na bieżąco. Możecie wrzucać filmy, albo jeśli macie już coś zaimplementowane z tych rozwiązań, które zaprezentowaliśmy, to też podzielcie się tym. Możecie się pochwalić. Możecie się powtarzać. Oczywiście, jeżeli macie jakieś ciekawsze rozwiązania i jakieś haki, o których nie wspomnieliśmy, a które są przydatne dla osób, które chciałyby pozbyć się kabli albo zastąpić je czymś innym, albo je ładnie schować, dajcie znać. Dokładnie. Jeśli macie pytania do nas, piszcie bezpośrednio na kontakt@thegeekshow.pl. Paweł odpowie, ja przeczytam, Piotr zaznaczy jako przeczytane. A Ewelina jako spam. Albo jeśli chcecie napisać do Eweliny, to napiszcie do niej na tego maila. To jest e-mail. Nie róbcie tego, nie róbcie tego. Numer telefonu niestety nie jest ujawniany, ale musimy już kończyć, bo zaraz wchodzi następny program na telezakupy Mango. Nie, następny program na abtv.pl może się zobaczyć za chwilę. To był The Geek Show, odcinek trzeci. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękujemy. Do zobaczenia w przyszły poniedziałek. facebook.com/tgshow. I'm executive ComCon, Jigs.